Pan krytykuje władzę, wielokrotnie krytykował pan w piśmie w każdym razie Solidarność. Gdzie pan jest? Nie władza, nie opozycja, gdzie pan jest? No wie pan, ja to właśnie jestem bardzo pechowym stworzeniem, bo ja jestem nigdzie. To znaczy, ja bym chciał. Ja sformułowałem mój program, nawet powiedziałem to publicznie. Likwidacja socjalizmu bez zmiany nazwy i z cichą zgodą Związku Sowieckiego. Po prostu, no musimy być, geopolityka nam nakazuje być w tym sojuszu. Podział Europy będzie trwał, natomiast ustrój jest bez sensu, co wykazał wielokrotnie i trzeba tu zasadniczych zmian. Czy się zachowa nazwę słowa, to słowo socjalizm, to mnie już nie interesuje. Interesują pana treści. Treści. Są ludzie zakochani w tym słowie i mieszają socjaldemokratyzm rynkowy z, prawda, socjalizmem realnym, czyli totalnym i tak dalej. To jest ogólne pomieszanie. Ja się słowem nie interesuję, tylko treścią. Innymi słowy, pan nie chce naprawiać ustrój, pan chce ustrój zmienić. Zachowując fasadę. Zmienić, zachowując fasadę, jeśli to konieczne. No, z tego punktu widzenia jest pan jednak opozycjonistą. Jakim opozycjonistą? Oczywiście. Czy jest to lojalna opozycja, czy jest to tolerowalna opozycja, czy jest to legalna opozycja? No, jak dotąd jestem tolerowany, chociaż kiedyś pan Kliszko powiedział, że takich legalnych przeciwników socjalizmu to on widział we Wronkach, ale nie w Sejmie. No, ale ja byłem jednak w tym Sejmie i takie rzeczy mówiłem. No, odróżnia mnie od Solidarności, od pana Wałęsy, którego znam zresztą, to, że on jednak nie wykrztusi nigdy sprzeciwu przeciwko samej idei socjalizmu. On kiedyś powiedział taką przypowieść, że jeżeli są trzy piekarnie, państwowa, spółdzielcza i prywatna, to ta, która robi najlepsze bułki, jest socjalistyczna. No, jest to sobie sofizmat i wypchnięcie wszelkiej treści za słowa socjalizm. Znaczy, socjalizm to jest, jak jest dobrze. No więc to jest oczywiście nonsens. Po prostu powrót do gospodarki rynkowej, do własności indywidualnej, do inicjatyw społecznych oddolnych. Oczywiście dzisiaj to już na całym świecie rządy się wtrącają w te sprawy, nawet w Anglii, chociaż pani Thatcher stara się jak najmniej. Ale to, co jest u nas, to znaczy kierowanie wszystkim przez klasę urzędników, bo to jest klasa urzędników, która się boi jak ognia utraty swojej pozycji, swoich możliwości życiowych, to jest nie do utrzymania i Polska bankrutuje i będzie bankrutowała, jeżeli nie nastąpią zmiany. Z tym, że ja nie bardzo widzę zasadnicze zmiany, no przy tym zadłużeniu zagranicznym, ja widzę odrodzenie psychiczne w drugim obiegu tak zwanym, to znaczy w nielegalnej działalności gospodarczej, półlegalnej, ćwierćlegalnej, no, która na olbrzymią skalę się w Polsce rozwija i władze na to nic nie poradzą. No, choćby w takiej dziedzinie bliskiej nam wideokaset, prawda, gdzie właściwie szał panuje i nikt na to nic nie poradzi, mimo wszelkich zapowiedzi. Otóż to mi się podoba, chciałbym to rozciągnąć na maksimum gospodarki. Jeżeli ja pana właściwie rozumiem, to pan się deklaruje jako pesymistyczny opozycjonista, ale jednocześnie opozycjonista znacznie bardziej radykalny, czy, żeby użyć słowa modnego u przedstawicieli władzy w Polsce, bardziej ekstremalny niż Solidarność. Pan chce dalej. Chyba tak. Oni nie mówili wyraźnie, że są przeciw socjalizmowi na przykład, a ja myślę, że od tego trzeba zacząć w ogóle. Pan tą działalność, wspomniał pan o tym przedtem, pan tą działalność uprawia od dawna, no w każdym razie od wejścia do Sejmu zaraz po październiku, prawda? Tak. Pan kiedyś swoje felietony, jeśli mnie pamięć nie myli, opatrzał w taki podtytuł o wołaniu na puszczy. Tak. Czyli jakby ten pesymizm już był tam wbudowany. Tak. Teraz ostatnio pan pisze sam sobie sterem. Tak. Czyli nie tyle już pesymizm, co nieomal przyznanie się, że pan jest właściwie odosobniony jakby.
Niech ja panu zadam najtrudniejsze z możliwych pytań. Jakie są wyniki pańskiej opozycyjności? Więc proszę pana, ja nie jestem całkiem odosobniony. Powstają grupy mające na celu rehabilitację produkcji prywatnej, produkcji społecznej, półlegalnej, ćwierćlegalnej, całkiem legalnej. Ja znam te grupy, nie będę nazwisk wymieniał, no bo nie chcę, prawda, donosić na nikogo, ale znam wypadki, kiedy zarzucono takiemu rekinowi prywatnemu, że on działa bezprawnie, a on z pomocą adwokatów udowodnił, że to nie jest sprzeczne ani z manifestem lipcowym, ani z różnymi prawami, które narastały przez te wszystkie lata. No po prostu wykłócił się i jakoś tą batalię wygrał.